Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa zestawy startowe z kolekcji Top Class 2024 z wersji węgierskiej. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj trafić kolejne karty Holo Giants. Wcześniej trafiłem Dominika Soboslaja, więc jest już pierwsza karta węgierska Holo Giants. Powiem Wam, że ceny za te holo węgierskie są kosmiczne. Soboslaj 200 zł. Patrzyłem na eBayu, natomiast pozostałe 3, gdzieś koło 150 zł. Plus oczywiście jeszcze wysyłka, więc naprawdę to jest rarytas. Natomiast kolory Soboslaja na karcie Unbeatable to samo. 200 zł. Każdy kolor. Więc kosmos będzie to zebrać. Ok, moi kochani lecimy, otwieramy i liczymy na jak największą ilość kart greckich. Zawsze jest jedna saszetka zwykła i jeden fatpack. Więc teraz też sobie zrobimy taki pojedynek między dwoma z zestawami startowymi. Najpierw sobie otworzymy zwykłe saszetki i sprawdzimy, czy coś tutaj będzie. Mamy Pulisicza, Stany Zjednoczone, Następnie Donnarumma, Włochy, Mount Anglia, Pulisic Rainbow Master, Stany Zjednoczone, Pavard, Winner, Inter, Kamavinga Electric, Real. Zomer, Inter i Master Class Ederson z Manchesteru City, czyli tutaj w tej saszetce, no niestety nic nam nie wpadło. A po drugiej stronie: Doku, Manchester City, Mendy Real, Zinchenko, Arsenal, Rainbow Master TEL z Bayernu, Max Power McKinney Stany Zjednoczone, Electric Fratezi Włochy, Stones Anglia i Güller New Sensation Real. Więc tutaj również nic nie wpadło, na razie jest 00. A teraz otwieramy. Petpacki. No i tu jest Robert, już go widać. Okej, okay. kolomani z Francji. Po drugiej stronie Robert Lewandowski, Barcelona. Bernardo Silva, Manchester City i Kamavinga, Francja. No i mamy, moi kochani, pierwsza karta węgierska. Po lewej stronie Kevin Czobot. Czyli na razie prowadzi tutaj lewy zestaw. A po drugiej stronie mieliśmy w tym miejscu Kiezę. Z Włoch. Następnie Lokatelli, Włochy, po lewej, po prawej Balogun, Stany Zjednoczone. I teraz sytuacja się odwróciła. Po lewej stronie Tilman, Stany Zjednoczone, a po drugiej Roland, Salaj, Węgry. Czyli mamy po jednej karcie remis. Jeden, Jeden, dalej. Pół Stany Zjednoczone i White Arsenal, Politano, Włochy i Eder Militao, Real i tym razem będzie grecka, grecka, węgierska karta. Teo Hernandez z Francji i Loïc Nego Węgry. Czyli prowadzi zestaw po prawej stronie. Dwa razy Barcelona. Jao Felix i Frenkie de Jong. Guindogan Niemcy i Gorecka Bayern. Grippier Anglia, Chupomoting Bayern. Tutaj ponownie Chupomoting, ale po drugiej stronie i Gnabry Niemcy. Teraz wracamy i po tej stronie jest Gnabry z Niemiec, a po drugiej raz Padori Włochy. No i pięknie. Rainbow Master Salai z Węgier. Czyli mamy węgierską kartę, a po drugiej stronie jest Electric King z Włoch. Czyli na razie tutaj prowadzi lewa strona, no bo wiadomo, karta specjalna jest lepsza aniżeli bazowa. Co dalej? Winner Foden z Anglii, a tutaj Rainbow Master Havertz Arsenal, Electric Valverde Real i Akanji Max Power Manchester City. Foden Rainbow Master z Anglii i Ferran Torres Electric Barcelona. Rainbow Master Miller z Niemiec i Electric Dumfries Inter. Gorecka Winner Niemcy i Rainbow Master Rodrigo Real. Coś mamy sklejonego, Electric Dumfries z Interu ponownie i Max Power Zule Niemcy. Teraz mamy po tej stronie Rodrigo Rainbow Master, a obok Magic Mix Inter, Czalanolu i Barella. Masterclass Walker z Anglii. I Masterclass Ederson, z Manchester City Gwardiol, New Sensation, Manchester City I Kevin De Bruyne, Masterclass, również Manchester City. Zostają karty Unbeatable. No i proszę: Zielony Bellingham wpadł. A tutaj Harry zwykły. I teraz mamy Holo. Po jednej stronie jest Arsenal, po drugiej również. A co będzie pod spodem? ha mamy tutaj. Po lewej stronie trafiła się karta. Z szeferem. Szefer. Węgry. Pięknie. Czyli jest. Druga węgierska karta Holo Giants, Mbappe wpadł z Francji i wcześniej widzieliśmy właśnie Arsenal dwa razy, czyli Rice i Saka, więc super. W sumie cztery węgierskie karty. Holo, numer 2, jeszcze brakują dwie. Zostało troszeczkę fedpeków, więc mam nadzieję, że uda się to zdobyć. Okej, okay, moi kochani, to tyle z mojej strony. Dajcie znać, co myślicie odnośnie tego odcinka i trafionych kart. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!